Dzień dobry. Wczoraj 28 grudnia Sejm przyjął ustawę o cenach prądu i chciałbym podsumować jaka będzie różnica w opłatach za prąd w 2019 roku. Z ustawy wynika, że akcja zostanie zmniejszona z 20 do 5 zł za megawatogodzinę oraz o 95% zostanie obniżona Opłata przejściowa. Przygotowałem dwie faktury za 2018 rok. Jedna faktura to jest dla małego mieszkania, w którym rocznie zużycie energii elektrycznej wynosi 1119 kWh, oraz druga faktura to jest za dom jednorodzinny. W którym roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 6717 kWh. W tym zestawieniu rozpisałem poszczególne elementy opłat: opłata za obrót oraz opłata za dystrybucję. Mamy taryfę G11. Jest to, ta, jest to ten przykład małego mieszkania o zużyciu rocznym 1119 kWh. Po sumowaniu kwoty netto oraz dodaniu VAT-u, który wynosi 23%, otrzymałem opłatę roczną 711,88 zł. W przypadku domku jednorodzinnego tutaj dystrybucja jest trochę bardziej rozszerzona o kilka pozycji. Między innymi opłatę przejściową wyliczaną dla zużycia powyżej 1200 kWh. Również zsumowałem te wartości. I otrzymałem kwotę z VAT 4124 zł. i 78 groszy. Tak jak na wstępie mówiłem, w 2019 roku akcyza zostanie obniżona z 2 groszy za 1 kWh do 0,5 grosza oraz opłata przejściowa z 6,50 zł. do Około 32 groszy. Po tej stronie policzyłem, jak, jaka będzie opłata w 2019 roku. Na czerwono zaznaczyłem miejsca, w którym ta cena jednostkowa ulegnie zmniejszeniu. To jest opłata zmienna całodobowa z dwu, 22 groszy na prawie 21 groszy. Po sumowaniu wychodzi nam 691 ,24 zł. 24 grosze i mamy oszczędność na poziomie 20 ,65 zł. 65 groszy rocznie. Tyle zapłacimy mniej za energię elektryczną po wejściu ustawy w 2019 roku, pod warunkiem, że nie wzrośnie nam opłata za energię elektryczną w przypadku domu y, mamy dwie pozycje, które uległy zmniejszeniu, czyli opłata przejściowa oraz opłata zmienna całodobowa. Y, po sumowaniu roczna opłata razem z podatkiem VAT wynosi 4085 groszy i daje nam to oszczędność 123 zł i 93 grosze. W obu przypadkach Wzrost energii, cen energii elektrycznej o 6% powoduje zniwelowanie tego zysku, czyli rząd przygotował dla nas, domowników, obniżkę taką, że przy wzroście energii elektrycznej o 6% nie odczujemy żadnych zmian. Oczywiście na dwóch, jest to liczone na dwóch przykładach moich życiowych. Dla małego mieszkania i dla domku jednorodzinnego. Przy okazji proszę zobaczyć, że sam podatek VAT, który bierze rząd dla siebie, rząd dla nas bierze w sumie za prąd, to jest 133 zł. Czyli wystarczyłoby obniżyć podatek VAT, abyśmy odzyskali dużo wyższą oszczędność roczną niż przy takich dziwnych zmianach. W przypadku domku jednorodzinnego jest to VAT w wysokości 771 zł. Serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to zestawienie jest dość czytelne. Do usłyszenia następnym razem. Do widzenia.